Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć Wiąząż i zapraszam Was już na kolejny odcinek z Stiskan z PlayStation 4 Industries. Tak wygląda nasze miasto. O, ładna panorama na naszą pola. Ale przejdźmy do konkretów. Dzisiejszy odcinek będzie ciekawy, ponieważ zajmiemy się tym oto i naszym portem, ale dokładnie tym częścią, czyli pociągami. Zrobimy cały węzeł kolejowy, który jest przewidziany pod ziemią. Prawdopodobnie z częściową przebudową niektórych magistralnych tutaj linii kolejowych, bo sądzę, że to niestety będzie wymagane, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał tutaj dużo kręcić przy tych zewnętrznych liniach kolejowych. Niestety marne są na to szanse, że nie będę musiał dużo kręcić. To wam powiem, to fakt, ale tak czy siak, zanim przejdziemy do tego, zrobimy sobie jeden dworzec kolejowy i on się będzie znajdować za tym wszystkim, całym naszym tutaj węzłami, a dokładniej tutaj. Mieliśmy tutaj zrobić pociągi i połączenie właśnie pociągu z autostrady. I zrobimy to sobie właśnie w tym momencie. Co my tutaj zrobimy? Dużo to nie wygląda i to będzie dosyć prosty węzeł, bo to jest tylko chwilowy, żebyśmy sprawdzili, czy on tu jest potrzebny. Jeżeli będą ludzie z niego korzystać, a właściwie pojazdy, to wtedy go tutaj postawimy. Jeżeli nie, to wiemy, że jest tutaj on zbędny. Co my tutaj zrobimy? Po prostu sytuację. Postawimy po prostu dworzec towarowy i do niego podczepimy parę budynków. Więc tak, sobie zróbmy to w ten sposób. Tutaj i dajmy sobie nasz dworzec. O, idealnie się zmieścił. Cyk i teraz was trzeba, tak, jego trzeba podłączyć. Się go podłączało, bodaj Boże, tędy, że i dobrze pamiętam. Tu sobie oczywiście wywalmy już to i będzie dalej autostrada ciągnąca się tutaj. I tutaj, w sensie może przesadziłem, że aż tutaj, ale tak, tu będzie na pewno jeden główny zjazd, właściwie wjazd i wyjazd, raz, dwa, trzy, na autostradę, jeżeli ktoś chce po prostu upominać, jeżeli ktoś chce wyjechać właśnie jakiś towar już od razu poza miasto, to też taką opcję przewiduję, żeby nie było, że jestem samolubny i trzeba koniecznie coś w moim mieście coś zostawić, nie, taką opcję też przewiduję. Z tym, że City z tego nie przewiduje, bo nie chce mi pozwolić wybudować tego. To tak, tutaj jakbyśmy sobie zeszli w dół, nie, tu nie możemy sobie zejść w dół. No to musimy zrobić to tak. Tu nie możemy zejść też w dół, dobra. Ale tutaj chyba nam już pozwoli. To tak, to bym wolał zrobić w ten sposób. I niestety widzę, że to będzie tu droga przez mańkę, żeby teraz tutaj to podłączyć. Tu. I chyba teraz już jest dobrze. No powiedzmy, nie powinni zrzędzić. Ale ważniejsze, nie ma wody. Prąd sobie tutaj podciągnę od wiadomo czego. Wodę sobie podciągniesz od tej lokalizacji. Jakieś miejsca pracy to oni tutaj będą już sobie jakoś znajdą drogę, żeby do niego dojechać. A pociągi tutaj będą się pojawiać i znikać z wiadomej lokalizacji, a mianowicie tu jest jeden tunel i z niego skorzystamy. Bardziej się zastanawiam, jak zrobić, żeby one tutaj wjeżdżały. No i to będzie ciekawsze. Też trzeba jakiś by byłoby tutaj tunel walnąć, albo nie. No, a najpierw zróbmy wyjazd stąd, to będziemy mogli już operować dalej dalszą częścią. Także tak. Chyba, że nie ma sensu tu robić w ogóle tunelu. Nie, w tym kierunku to by się przydał. W tym kierunku by się akurat przydał tunel, więc po prostu tutaj sobie zjedziesz na długim tunelu, bo ja lubię długie tunele. I zróbmy, żebyś ty tutaj jechał. O, no i dokładnie coś tak.
Ty będziesz gdzieś dotąd. I ty będziesz wjeżdżać, dobra. Natomiast z drugą stronę jest ciekawsza sytuacja, bo musimy go gdzieś skądś tutaj jeden tor porwać. I to jest dobre pytanie, skąd my go weźmiemy. Nie, ja widzę, skąd go weźmiemy. Tutaj jest ta trasa, a tutaj widzę właśnie jakieś wolną lokalizację na taki tor. O. Nie, to nie to. Dajmy go sobie stąd może. Dobrze. Później dajmy sobie tutaj podłączenie, żeby to trochę porościnać. Może porościnać to zbyt dużo powiedziane. Daj po prostu drogę gruntową. Dobra, nie chcę, to nie chcę. Teraz sobie po prostu zrobimy stąd spokojny odjazd. Aha, się zapisuje gra? Nie. Tak wyglądała, jakby była jakaś pauza. Budująca napięcie. Czy tutaj się nam zmieści? Raz, dwa, trzy na podniesieniu. Powinno się zmieścić, ale się nie mieści. No to cóż, tutaj trzeba nie wjechać w tunel. I dalej przejedziemy sobie to wszystko. Dojedziemy sobie tutaj. I tutaj wyjedziemy. Sobie przejedziemy przez autostradę, bo akurat to można tutaj byłoby tutaj spokojnie zrobić. I będzie wjazd na górę. Raz, dwa, trzy. Teraz czy tutaj nam pozwolą? No właśnie. No właśnie. Tego się obawiałem. Tutaj też i tu też nie będą zachwyceni naszym pomysłem. Chyba, że... Nie, to trzeba tak tutaj się podnieść. I później tutaj znaleźć wolną lokację. A, no i dobra, to poszło. I stąd, pyk, pyk. Jest podłączony w całości. Dobrze, zobaczymy, czy ktoś z niego będzie korzystać. Daję 50-50. Jest teraz w całości podpięty do naszej magistrali kolejowej. Możliwe też, że nie jest podpięty idealnie, jeżeli chodzi o drogę, ale jeżeli tak, to będzie na ten temat być powiadomieni. Zobaczymy. Byłoby miło, gdyby w ten sposób po prostu omijały nasze drogi i jechały koleją. Ale cóż. Czy coś mam tutaj jeszcze do zrobienia? Jest to ten obiekt. Tego, no właśnie, wydobycie jest zerowe. Czy my możemy go już wywalić? Bo wydaje mi się, że ja już tutaj nie mam żadnej lokalizacji, skąd bym mógł ciągnąć właśnie nasze tutaj te rzeczy. Gdzieś tam sobie znalazł jeszcze gdzieś. Ale nie wiem, czy ta lokalizacja mi się podoba. Tu jest zero. Tu jest miejsce w ogóle zajęte dla niego oczywiście. Tam to na pewno nie znajdziesz sobie. No dobra, to jednak się skończyły nasze tutaj złoże. Bo nie będziemy szukać w tak prozaicznych miejscach. No cóż, to sobie wybuszmy. W takim wypadku nasz przemysł ten tutejszy zakończył swoje działanie. No działał długo, nie powiemy, że nie, ale niestety to już jest tyle. To już jest jego koniec, więc możemy też usunąć tą linię autobusową, bo oni tutaj nie są nam już po prostu niezbędni. No dobra, to sobie wybuszmy tutaj tą całą wyspę, bo wyspa jest sztuczna. Ten dojazd jest tutaj mniej sztuczny. On tutaj w przyszłości to będzie część turystyczna naszego miasta. Jeżeli nam po prostu pozostanie to wszystko i będziemy mieli czas jeszcze. Miejmy nadzieję, że to już nic nie jedzie. Więc sobie to możemy w ten sposób zrobić. I później wyrównać tam ten teren. W większości wypadków to nie powinno być zbyt trudne, no ma to zapewne. I tutaj sobie po prostu wybuszmy to po całości. Cały most z linią właśnie tą prądową. Dobra. I mamy to problem z głowy. A teraz dojdźmy do rzeczy, o której mówiłem, czyli pociągi. No i zapraszam was tutaj właściwie na timelapse, bo inaczej tego nie zrobimy. A to będzie trwać. I trwać. I długo trwać. Naprawdę.
No i trochę się tutaj pozmieniało, jak widzicie, trochę dużo. Coś tak, mamy po pierwsze już wszystkie węzły kolejowe dookoła, poustawiane, gotowe. Wygląda tak, jak wygląda, tak? Wiadomo, że statki przepływają przez to. Nie jest aż tak kiepsko, bo jedyna inna możliwość, jaką tutaj bym mógł zrobić, to po pierwsze albo puścić pociągi nad tym, więc sądzę, że to nie by wyglądałoby lepiej, albo przebudować tą część, co też nie brzmi jak dla mnie na propozycję dobrą. Albo robić sztuczne wyspy w tym rejonie, gdzie po prostu byłby wjazd do tunelu. Sądzę, że chyba to jest mimo wszystko najlepsze rozejście. To są oczywiście wszystkie tory jednokierunkowe, także tutaj nie będzie podwójnego ruchu na tych torach i według mnie w ten sposób będzie najlepiej to można opanować. Tu jest najciekawszy węzeł, bo tu mamy takie mostki i tutaj akurat się udało mi to tak zrobić, że wszystko ładnie wjeżdża i wjeżdża to w górkę. Co nie, w tą wysepkę i tutaj to jest dobrze. Na tej wysepce w przyszłości, nie wiem jeszcze jak to będzie, prawdopodobnie powstanie coś tak, tą w ogóle, bo tutaj jest dużo rejonów jeszcze, co nie? I to, żeby nie było, to nie jest tak, że my tutaj, w sensie plan był prosty, żeby zakończyć tą część miasta i powiedzieć, no dobra, to kończymy. Nie. My tutaj wybudujemy sobie jeszcze, to możemy już sobie stworzyć na przyszłość, proszę bardzo. Tak, tu będzie park. I to nie byle jaki park. Zróbmy sobie na razie taką po prostu część. Pierwsza część parku to będzie owszem, to będzie tutaj to się łączyć z tą częścią. Na tej wyspie będzie połączenie z tą częścią, żeby było jakieś dojście. Ale to nie jest najważniejsza część. Najważniejsza część tego parku jest tak, że czemu tutaj są, tak się coś mi tu korkuje, nie wiem. Najważniejsze jest to, że to będzie taki jeden wielki park rozrywki. Będą tutaj dojazdy z wszystkich środków komunikacji, jakie są w grze, poza samolotami. Statki prawdopodobnie też tutaj montujemy. Jako jedyne miejsce w całym naszym mieście do delegowania ludzi. Na tym spędzimy pewnie z odcinek lub dwa, bo to będzie sztuczna wyspa i w ogóle. Prawdopodobnie on będzie, w sensie nie wiem, czy będzie dokładnie gdzieś tutaj, czy przesuniemy sobie, żeby był na wodzie, ale grunt najważniejszy jest to, żeby był w całości nad wodą. Także to są takie przyszłe plany, zobaczymy jak to będzie. Natomiast wracając do tego, no tutaj po drugiej stronie tak samo jest to wszystko poukładane. Tu jest ładny zjazd i co najważniejsze, jak tu widzicie, się coś pozmieniało. Była tutaj poprzednio czteropasmowa autostrada, ale była zbyt mała, więc poszerzyłem ją do 6 pasów, w niektórych miejscach nawet do 8. I dzięki temu korki się skutecznie pozmniejszały. Tutaj jest jeszcze jeden, nad tym będę pracować. Mam już pewien pomysł, co tu można by zrobić, żeby właśnie ten korek, który aktualnie widzimy, zniknął stąd. Prawdopodobnie zainterweniuje właśnie w tej sytuacji, może nawet za chwilę. Ale tutaj, no, nie powiedzcie mi, że to nie wygląda jak jakaś jedna z tych amerykańskich autostrad. Albo nawet obwodnica południowa przy lotnisku Chopina. No to wygląda mniej więcej w ten sposób, więc naprawdę całkiem nieźle. Tu jest ciekawostka, bo tu na środku właśnie tego węzła jest zjazd i tu jest nowy dworzec kolejowy, którego tutaj nie było wcześniej. Dzięki czemu nie mamy tych torów w powietrzu, które tutaj były wcześniej. Tylko to wszystko już idzie pod ziemię. Mamy też tutaj taki wał jeden, tutaj promy podopływają, parki jakieś różne i tego typu rzeczy. Naprawdę się tutaj pozmieniało, jak widzicie, na dobre. I tutaj jest jeden zjazd w tą stronę na górę. A, no i tu najważniejszy też przystanek tramwajowy w takim miejscu, dosyć ważnym. Więc to trochę się pozmieniało. Sądzę, że na lepszą stronę. Aha, tu widzę, że jakieś... Co ja tu nie zrobiłem? Więc no, tak to wygląda. Ale ja będę teraz się zajmować, ponieważ jeszcze tutaj nie ma nic pod ziemią, to teraz tym się będę zajmować. Ale oczywiście najpierw tam tę jedną rzecz, którą miałem tutaj zmienić, to od tego zaczniemy.
widziałem was tutaj po przerwie. Mam nadzieję, nasz pociąg, proszę bardzo. Ale nasz port okazał się wielkim sukcesem. I pomijając to, że aktualnie się jest zapis gry, to możecie zobaczyć, jak tu dużo po prostu przyjeżdża pociągów. Ja będę musiał to jeszcze niestety przybudować, mój cały ten węzeł kolejowy, ponieważ odkryłem, iż City Skylines jest City Skylines, czyli zbugowaną grą. I w niektórych wypadkach po prostu, jak widzimy tutaj, oni nie jadą do tego portu, tylko jadą przez niego, żeby sobie zrobić kółko i żeby gdzieś sobie pojechać. Po grzyba, po pierwsze, nie wiem, gdzie oni chcą jechać i po co i w ogóle, ale mają takie swoje pragnienie, więc no niestety. I ja nie jestem nic w tym stanie zrobić z ich tym magicznym pragnieniem. Dlatego jedyne, co aktualnie mogę zrobić, by zażegnać tego, to jest wywalić tutaj jeden ten tor i wtedy nie będą mieli jednej pętli. Bo oni tutaj robili sobie kółko i właściwie nie wiadomo po co. Oni w ogóle tutaj dużo rzeczy dziwnych zrobili. Tak czy siak, mamy nasz cały węzeł. Jest on funkcjonalny i są pociągi, już jeżdżą we wszystkich stanach. Jeżeli to by ułatwiło tutaj stan, to byłoby naprawdę dobrze, bo to by się przydało, bo nie chciałbym tego znowu wszystkiego odbudowywać. A jest pod ziemią naprawdę masa torowiska. Czekajcie, weźmy sobie w tam mapkę. No zobaczcie, ile tu jest po prostu tych linii. Tutaj, tu jest najbardziej napaczkane tego, no, widzicie, na różnych poziomach. Wszystko pod ziemią się tutaj dzieje, jeden na drugim, trzeci na czwartym, włącznie z obwodnicami kolejowymi i tak dalej. Oni wszystko z tego już korzystają. Co jest dobrą nowiną, gorzej jest tym, że powstały przy tym mega korki kolejowe w niektórych tego typu miejscach. Ale to aktualnie jest już powoli naprawiane i nie powinno to za chwilę chyba tak wyglądać. Miejmy nadzieję przynajmniej. Przynajmniej mam taką nadzieję naprawdę i to dużą. Tak czy siak, jedyną rzecz, którą jeszcze dzisiaj chciałem tutaj pokazać jeszcze przed zakończeniem tego odcinka, bo i tak pewnie wyszedł długi. Nie wiem, kiedy on się pojawi, to po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy kojarzycie, tutaj jest ta magiczna droga. Jest wielka autostrada, no i nie powie mi nikt. I ona właściwie tak, on tutaj ma taki ładny, duży węzeł, a później jest... No i nie powiedz mi, że tak nie jest, no bo gdzie ona jest? Gdzie ta autostrada? No i to wiąże się z tym, iż tutaj po prostu zawsze był koniec i tyle. Ale jak widzimy, ludzie też chcą jechać w inne miejsca i niekoniecznie do tego przemysłu Farming Simulator, tylko też w inne rejony. I w kolejnym odcinku, pomijając to, że jeszcze jest jedna fabryka do wybudowania, musimy gdzieś się tutaj będzie trzeba ją walnąć. Będzie trzeba coś jeszcze tutaj wyburzyć i walnąć jakieś jedną z tych fabryk, zobaczymy. Natomiast tak jak mówiłem, oczywiście to jest pożar. Czy my tutaj mamy gdzieś tą wieżyczkę? Nie. Ale to chyba od nich jest, bo tutaj coś jest tutaj. Miejsce zajęte, bo się aktualnie fajczymy. Tak, to jest też jedna z hitowych rzeczy. Jeżeli się budynek fajczy, to nie można nic postawić. No ma, to tego wam brakowało. Tak czy siak, tędy będzie się ciągnąć autostrada i plan jest prosty, jak chcę ją tutaj wybudować. Chcę ją tak wybudować, żeby jej nie budować. A tak po ludzku. Chcę ją tak wybudować, żeby nie musieć tego przestawiać, a przynajmniej żeby tutaj to pozostało. Niekoniecznie w tej samej lokalizacji, ale ma jej pozostać. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz, żeby nasz węzeł kolejowy, pewnie w zupełnie innej formie, ale pozostał tutaj. I chcę tutaj puścić 4 pasy autostradowe w jedną i 4 w drugą. W sensie, no tutaj pewnie będą już 3, bo będzie tutaj to się powoli, wiecie, zmniejszać, zwiększać i tak dalej. Ale w skrócie, żeby tu była na tyle duża autostrada, bo tutaj pod ziemią to, co się dzieje, to nawet nie chcecie wiedzieć, co tu się dzieje. Już nie mówiąc o tym, że to będzie całkowicie do przebudowy. To jest jeden z niewypałów, które wybudowałem niestety w moim mieście. Tak, zdarzają się rzeczy, które ja buduję i są nie najlepiej. To jest jedno z tych rzeczy. Ale zobaczymy. Zobaczymy. To się nie to, że całkowicie do wyburzenia, tylko do przebudowy, bo niektóre rzeczy, tutaj niektóre linie kolejowe po prostu są zbędne, bo zwyczajnie w City Skylines pociągi są głupie i one jadą jak najkrótszą drogą do celu i czasami potrafią wymyśleć niesamowite fikumiku, że tak będzie niby dla niego krócej, a tak naprawdę nie. Dlatego, no, na przykład teraz się zakorkowało i tyle. I nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić.
Więc tak, będzie się tutaj dziać, będziemy to oczywiście przy tym planować i próbować robić różne rzeczy. Swoją drogą, mi się teraz tu wydaje. Czy tu jest jeden? Nikt nic nie jedzie. Więc chyba tak. Czekajcie. Oj. Dobrze. Dobrze mi się wydaje, zobaczcie. Tutaj. Tu sobie zrobimy takie podłączenie na razie chamskie. Tak, ja nie lubię bardzo robić takich połączeń takich od tego typu. Ale no cóż. Bo tu był tylko i wyłącznie ten jeden dworzec był towarowy wykorzystywany. Teraz może. O, już zobaczcie, już zaczęli z niego korzystać. Bo on był tylko i wyłącznie w tym kierunku. Teraz może będzie z niego więcej osób korzystać. Tak czy siak, tędy będzie się ciągnąć autostrada. Tak, wzdłuż, a właściwie nad tym całym węzłem. To jest plan. Tutaj te baraki, to wszystko będzie pewnie wyburzona, ta część. Ta autostrada tutaj z boku, co jest, jej nie będzie. Będą po prostu wyjazdy na tą główną autostradę. Tak to ma zostać zrobione. Autostrada będzie tutaj ciągnąć nad tym węzłami kolejowymi. Tutaj i tu będzie wyjeżdżać już tą częścią i to będzie przebudowane na... Tu jest aktualnie rondo, jeżeli rondo pozostanie i wystarczy, to wtedy rondo pozostanie i jeżeli będzie zbyt małe, będzie większy tutaj przebieg, to zostanie przebudowane na klasyczną, paropasmową autostradę. Taką przebudujemy wtedy, że mało tego, że tu będzie węzeł ładny, to ona się tutaj pociągnie dalej dotąd, gdzie będzie zjazd właśnie z autostrady bezpośrednio do miasta. Bo tutaj aktualnie jak ona się kończy, to po prostu jest pod tym przejazd, tą drogą. To ja wtedy bym ją skończył dokładnie gdzieś tutaj i byłby jeszcze właśnie rozjazd na jedną i drugą stronę, bo tu byłyby i by były korki. Wiadomo, że najpierw gdybym ją przeciągnął tą autostradę stąd, ten kawałek tutaj dalej jeszcze, o tutaj wzdłuż, tu pyk i do nich, ale to chyba, że sądzę, że już jest trochę i bym powiedział przegięcie i nie jest niezbędne, tak? No to także tak wygląda. Już nie mówiąc o tym, że problemy korków kolejowych będziemy na spokojnie cały czas próbować, bo tu nigdy nie można powiedzieć, że to się rozwiąże. Próbować rozwiązać. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że ten odcinek prawo. Dziś głównie się zajęliśmy tym portem, przebudową jego, a właściwie dobudową linii kolejowych, bo nie było tego. No i tutaj tą częścią tej autostrady, której nie widzieliście, jak budowałem. Sorry. Budowałem ją w ten sposób, że to wszystko było na pauzie budowane, czyli były objazdy, ale to była bardziej dla mnie zabawa i czysta przyjemność, więc tak to wyglądało. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie w górę. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. I reasumując, w ten sposób nasze miasto wygląda, właściwie nasz port wygląda na sam koniec. No wygląda wiele lepiej z drzewkami. I nie zahacza nawet o żadne drzewa, to jest dobrze. Choinki poustawiałem, trochę bambusów i od razu tego się ładnie wygląda. Tutaj są też krzaki, bo tutaj też jest park, w międzyczasie poustawiłem. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!